nazywane są płucami naszej planety. Generują potrzebny do życia tlen, ale co ważniejsze, pochłaniają ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Od połowy zeszłego stulecia ilość lasów w Polsce zwiększyła się o 10%. Dziś już ponad 30% powierzchni Polski jest pokryte lasem, a do roku 2050 planuje się utrzymanie zalesienia na poziomie 33%. Dlatego tak ważne w gospodarowaniu lasem są umiar i równowaga. Pracujemy w drzewostanach wokół miasta Poznania, które również są drzewostanami gospodarczymi. Bo nie każdy las w Polsce jest lasem gospodarczym, ale większość jest lasami gospodarczymi. O co tu chodzi? Chodzi o to, że w takich lasach prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną. Na czym to polega? Przede wszystkim podstawowe przykazanie leśnika – zachowanie ciągłości lasu. Czyli las, żeby był dla nas, dla przyszłych pokoleń i tak samo jak my czerpiemy korzyści z lasu teraz, żeby przyszłe pokolenia i nasi następcy mogli z niego korzystać. Żeby to osiągnąć, nie należy zostawić wszystkiego samemu sobie. Niestety, to wymaga gospodarza. A gospodarzem jest leśnik, który prowadzi właśnie tą gospodarkę. Planując w każdym drzewostanie raz na 10 lat, co będzie wykonywane, jakie zabiegi hodowlane, jakie zabiegi ochronne, jakie zabiegi przebudowy drzewostanów. Bo jest taka prawda, że nasze drzewostany są monokulturowe w większości. Mamy prowadzone badania siedliskowo-glebowe i określamy, jakie gatunki docelowo powinny zajmować daną powierzchnię. Jeżeli przychodzi czas rębny, czyli zaczynamy cięcia tak zwane odnowieniowe i przebudowujemy drzewostan. Przez to w większości drzewostany monokulturowe przebudowujemy zmieszane. Trzeba pamiętać o tym, że w lesie musi być zachowana struktura przestrzenna, czyli nie można wyciąć od razu kilkunastu czy kilkudziesięciu hektarów lasu w jednym miejscu, żeby to było rozłożone, ale również musi być zachowana tak zwany ład wiekowy, czyli tak jak w społeczeństwie. Nie może być las złożony tylko ze pokolenia starszego, tak? Musi być struktura, musi być uprawa, musi być młodnik, musi być drzewostan dojrzewający i drzewostan dojrzały. I na tym polega właśnie ta zrównoważona gospodarka leśna, że my dokładnie wiemy, ile i gdzie ciąć i w jaki sposób to odnawiać. Pracownicy Volkswagen Poznań oraz wolontariusze są mocno zaangażowani w sadzenie lasu oraz opiekę nad całym zalesionym obszarem. Co roku organizowane są też akcje sprzątania lasu i pielęgnacji posadzonych drzew. Bardzo ważne dla nas w Volkswagen Poznań są działania na rzecz ochrony klimatu, na rzecz zrównoważonego rozwoju. W związku z tym realizujemy wiele projektów, które mają się do ochrony klimatu przyczynić. Jednym z takich projektów jest współpraca z lasami państwowymi. Konkretnie współpracujemy między innymi z nadleśnictwem Babki. Jest to współpraca dość naturalna, ponieważ lasy nadleśnictwa Babki mieszczą się tuż za płotem naszego zakładu. Wobec tego od blisko 12 lat nasi pracownicy ramię w ramię z leśnikami z nadleśnictwa Babki sadzą wspólnie las. Rozwinęło się to do tego stopnia, że pomyśleliśmy wspólnie z Volkswagen Poznań o założeniu tak zwanego lasu węglowego. Aktualnie mamy problem z dwutlenkiem węgla, który jest w atmosferze. Aby go skumulować i związać, potrzebujemy jak najwięcej roślinności. A żeby uproduktywnić to, należy wprowadzić las węglowy. 30 tysięcy drzew to tak zwany las węglowy. To znaczy las o dwukrotnej pochłanialności dwutlenku węgla. Jest to projekt bardzo innowacyjny. Właściwie bez wątpliwości mogę powiedzieć, że jest to pierwszy tego typu projekt w aglomeracji poznańskiej, nie bez znaczenia również dla Doliny Cybiny. Te drzewa są sadzone też w taki, można powiedzieć, niecodzienny sposób. To znaczy, nie dzieje się to tylko tak, jak tutaj widzimy na tradycyjnym zrąbie, ale również sadzimy tak zwane drugie piętro lasu. Co to oznacza?
To znaczy, że do dojrzałego drzewostanu dosadzamy małe sadzonki i dzięki czemu nie tylko korony drzew pochłaniają dwutlenek węgla, no ale również te małe sadzonki, które z czasem rosną, nabierają liści, nabierają igieł, no również zwiększając tym samym pochłanialność tego dwutlenku węgla. Co jest ważne, o czym trzeba pamiętać, że użytkując później drewno z drzewostanów, budowując je w konstrukcję, w meble, ten zakumulowany dwutlenek węgla jest cały czas nieuwalniany przez kolejne nawet 100 czy więcej lat. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wprowadzać do lasów bioróżnorodność, różne gatunki biocenotyczne, gatunki szybko rosnące, między innymi jak Daglezja zielona. I to wspólnie razem z firmą Volkswagen udaje nam się to robić od kilku dobrych lat. Licząc do końca zeszłego roku, czyli 2022, zasadziliśmy 100 tysięcy drzew. Natomiast nie zwalniamy tempa. I w tym roku, z okazji 30-lecia istnienia Volkswagen Poznań, podjęliśmy się bardzo ambitnego zadania, mianowicie zasadzić 30 tysięcy drzew. I to, co się dzieje dzisiaj, to jest właśnie jeden z etapów tego nasadzenia. Nasi pracownicy sadzą dzisiaj w nadleśnictwie Babki 7,5 tysiąca sadzonek. Kolejne 7,5 tysiąca sadzić będziemy w kolejnych dniach oraz na jesieni, tak żeby móc powiedzieć, że z okazji tego bardzo fajnego, zacnego jubileuszu zostawiamy po sobie pozytywny ślad w Dolinie Cybiny i w aglomeracji poznańskiej. Inicjatywa Lasu Węglowego wokół Volkswagen Poznań. No gdzie indziej, jeżeli nie blisko fabryki. Dlatego Dolina Cybiny i tereny wokół fabryki Poznań zostały wybrane wspólnie, zaproponowane przez nasze nadleśnictwo jakby na zapleczu fabryki Volkswagen Poznań. I to jest właśnie ten cel, nie tyle, że akurat w tym miejscu skumulujemy dużo więcej dwutlenku węgla, ale też cel, żeby to po prostu pokazać, że można to robić. Bo najlepiej by było wprowadzić to na kilkuset hektarach. Akurat takich powierzchni wokół drzewostanów nie mamy i te, które mamy, po prostu będziemy sukcesywnie przeklasyfikować, żeby kumulowały jak najwięcej tego dwutlenku węgla z atmosfery. Jak tylko zobaczyłam możliwość wspólnego sadzenia lasu, to razem z zespołem bardzo szybko zdecydowaliśmy się na to, że chcemy zrobić coś razem, że chcemy zrobić coś dobrego dla planety. Więc zapisaliśmy się i dzisiaj przez kilka godzin sadziliśmy las wspólnie z Volkswagen Poznań. A że jesteśmy działem komunikacji i odpowiadamy też za imprezę 30-lecia, to tym bardziej cieszymy się, że wspólnie z firmą możemy zasadzić 30 tysięcy drzew. Pierwszy raz brałem udział w akcji sadzenia lasu, w akcji, która już od wielu lat jest organizowana w Volkswagen Poznań. Pierwszy, ale na pewno nie ostatni, jest to bardzo fajny element, na świeżym powietrzu zresztą, jak widać. Integrujący też zespół, więc na pewno jeszcze wspólnie z zespołem nieraz będziemy brali udział w tej akcji. Potencjał naszej firmy, prawie 10-tysięcznej, jest bardzo duży i myślę, że każdy z pracowników śmiało mógłby włączyć się do ratowania przyrody, ale robienia też aktywności proekologicznych i czegoś dla naszej planety. Jako Solidarność Volkswagen Poznań zawsze włączamy się w takie akcje. Zrzeszamy wielu członków związku, wspieramy i zachęcamy też oczywiście naszych członków do wspierania takich akcji dla ratowania planety. Razem, jako Solidarność, możemy więcej. Jest to kolejne spotkanie też z pracownikami. Mam możliwość wymiany informacji, zobaczenia i zrobienia czegoś dobrego. Dla mnie jest to tym większa okazja, bo jestem mieszkańcem Bogucina, który sąsiaduje w tym lesie. Korzystam z tego lasu i mam nadzieję, że to, co robię, zostanie dla moich innych pokoleń w tej miejscowości. Projekt Lasu Węglowego w centrum Doliny Cybiny realizowany jest przez Instytut Badawczy Leśnictwa z Lasami Państwowymi oraz firmą Volkswagen, znajdującą się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Minimalizacja wpływu na środowisko osiągana jest przez Volkswagen w codziennej pracy. Natomiast las węglowy to jeden z przejawów tej troski o otoczenie.
Zasadzony las w dłuższej perspektywie ma za zadanie poprawiać jakość powietrza w mieście Poznań. Ma to szczególne znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i problemów, jakie z tego względu dotykają Wielkopolskę. W dzisiejszych czasach jesteśmy świadomi potęgi oraz ważnej roli lasu w naszym codziennym życiu. To my dziś decydujemy, czy przyszłe pokolenia będą się cieszyć zdrowym i czystym środowiskiem.